Witajcie, tu Ania Kubisz. Za chwilę przygotujemy kolejne modowo-recyklingowe stylizacje. Znajdujemy się przed szkołą podstawową w gminie Campinos, a materiały do dzisiejszego odcinka przywiozłam z zakładu Remondis Electro Recycling w Łodzi. No właśnie, pamiętajcie tylko, aby nie rozkręcać ich samodzielnie w domu, tylko i wyłącznie pod okiem profesjonalistów. A dzisiaj na warsztat weźmiemy m.in. moje ulubione płytki drukowane, taśmy komputerowe, elementy od drukarek, ale będzie też akcent muzyczny, czyli płyty CD wyjęte z zużytego sprzętu muzycznego, takiego jak m.in. wieże Hi-Fi. Za chwilę zaczynamy. Kochani, dzisiejsze warsztaty mają też charakter edukacyjny, dlatego już teraz oddaję głos panu Robertowi Wawrzonkowi, przedstawicielowi Remondis Electro Recycling oraz pani wójt gminy Campinos, Monice Ciurzyńskiej. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, bardzo się cieszę, że dzisiaj tak licznie do nas tu przybyliście na bardzo ciekawe warsztaty z panią Anną Kubisz. Ogromne brawa, słuchajcie, dla pani Ani, która tutaj do nas przybyła. Przywitajmy ją. Jaki jest cel tych zajęć? Przede wszystkim, żeby was zainteresować, co można zrobić z rzeczy, które wydawałoby się już śmieciem są czy odpadem. I pani Ania pokaże wam dzisiaj, że z tych wszystkich rzeczy można zdziałać naprawdę prawdziwe cuda. Ale ten drugi aspekt, który jest równie istotny, słuchajcie, to jest ten aspekt edukacyjny. Dzisiaj, kiedy właściwie można powiedzieć, no zwiększył się konsumpcjonizm, kiedy te śmieci zalewają całą naszą planetę i to się robi naprawdę ogromny problem, niezwykle ważne jest, żeby nauczyć się, jak z tymi odpadami, z tymi śmieciami postępować. Nauczymy się, że każde to tworzywo, każdy ten odpad, można mu nadać drugie życie. Także kochani, ja chciałabym też bardzo serdecznie podziękować dyrekcji zespołu, która dzisiaj przygotowała to miejsce, paniom, które się wami opiekują, no i życzyć wam przede wszystkim doskonałej zabawy. To, co my robimy na co dzień w naszych zakładach, to jest recykling, a w zasadzie elektrorecykling. Tak też się nazywa nasza firma. To jest przetwarzanie zużytego sprzętu elektrycznego, elektronicznego, czyli wszystkiego, co kiedyś było zasilane prądem, baterią, czyli miało wtyczkę. Dlaczego to robimy? Dlatego, że tam w takim sprzęcie na początku jest dosyć dużo rzeczy, które mogą być niebezpieczne i musimy je usunąć. Tego już tutaj nie macie dzisiaj u siebie na stołach, to już w naszych zakładach zostało usunięte. To, co macie dzisiaj przed sobą, jest dla was bezpieczne, możecie się tym bawić, możecie z tego robić nowe rzeczy. Natomiast druga rzecz, którą robimy w naszych zakładach, to jest właśnie ponowne wykorzystanie, czyli my bierzemy to, co kiedyś było śmieciem, odpadem, przetwarzamy to i zawracamy ponownie do wykorzystania do produkcji nowych rzeczy. Dziewczyny, po dzisiejszych zajęciach wiecie już, że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie można wyrzucać do zwykłych koszy na śmieci. A teraz mam do was prośbę, żebyście wymieniły elektroodpady, tak na wszelki wypadek, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście pamiętacie o wszystkich. Jakie jest nasze elektroodpady? Na przykład lodówka, pralka, zmywarka, mogą być też płyty. A czym jest ekologia? Ekologia? Ekologia polega na tym, że nie wyrzucamy właśnie tych śmieci i polega też na recyklingu, żeby nie wyrzucać śmieci gdziekolwiek, zastanowić się, czy może mogą jeszcze nam w czymś pomóc. Na przykład jak się napijemy, już wypijemy coś z butelki, to można tam wlać inne picie, żeby nie kupować ciągle nowych butelek. Kochani, myślę, że wspaniałym zakończeniem dzisiejszego spotkania będą dyplomy mody na recykling przygotowane przez Europejską Platformę Recyklingu oraz upominki od firmy Remondis Electro Recycling.